Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej nity. Podstawa obsługi komputera, pisanie i tworzenie prostych pism, korzystanie z podstawowych programów systemu Windows, a także korzystanie z internetu, w tym wyszukiwanie informacji i komunikacja przez internet. Tego wszystkiego mogli nauczyć się seniorzy z gminy Sitkówka Nowiny, którzy wzięli udział w projekcie zrealizowanym dzięki środkom unijnym pozyskanym za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. Na projekt pod nazwą Wzrost jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zakup komputerów do biblioteki publicznej oraz organizację szkolenia dla seniorów, Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce Nowinach pozyskała za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy dofinansowanie unijne w kwocie 16 987,63 zł. W ramach projektu do biblioteki trafiło 9 laptopów, projektor multimedialny oraz ekran, a w dwumiesięcznym szkoleniu wzięło udział 20 osób. Skąd pomysł na realizację projektu? Pomysł narodził się podczas szkoleń Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie uczono nas myśleć projektowo i tam powstała idea tego przedsięwzięcia. A jakie były cele przedsięwzięcia? Celem było podniesienie jakości życia tutaj społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń dla seniorów oraz wyposażenie biblioteki w sprzęt multimedialny i komputerowy. Warto organizować takie szkolenia? Myślę, że warto. To daje dużą satysfakcję. Wymaga troszkę pracy, ale daje duże zadowolenie przede wszystkim w tym, że tworzy się takie kontakty społeczne tutaj środowiska lokalnego. No, szkolenia dają przede wszystkim dla seniorów, są okazją do kontaktów, nawiązania wzajemnych relacji, kontaktów, ale również dają im możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności, dowartościowanie się w takim życiu codziennym. Seniorzy są bardzo aktywni, jeśli chodzi o korzystanie. Dużo wynoszą z tych szkoleń. Są bardzo aktywni też podczas nich. Zgodnie z założeniem projektu uczestnicy mieli nauczyć się obsługi komputerów i korzystania z internetu. Jak podkreślano, seniorzy radzili sobie podczas zajęć znakomicie. Szkolenie obejmuje podstawową obsługę komputera, czyli poczynając od oswajania się z klawiaturą, myszką czy środowiskiem systemu Windows, po inne zagadnienia, na przykład pisanie, tworzenie prostych pism czy korzystanie z podstawowych programów systemu Windows. Natomiast myślę, że takim gwoździem programu będzie korzystanie z internetu, bo w tym momencie komputer bez internetu jest w zasadzie maszyną do pisania. Myślę, że paniom bardzo się przyda taka aplikacja jak chociażby Skype, gdyż pytając, czy mają rodzinę poza granicą czy w dalszych zakątkach kraju, większość potwierdziła, czyli zajmiemy się komunikacją przez internet, wyszukiwaniem użytecznych informacji w internecie dla każdych osób, jak również dla osób starszych, na przykład przychodnie, rozmaite tematy dotyczące leków. Wszystko, co może Panie zainteresować jednym słowem w internecie, w sposób jak najłatwiejszy podane. Jednak muszę powiedzieć, że w dużej mierze to, co będziemy robili i jak będziemy to robili, będzie zależało od samych uczestniczek, gdyż jest to moje pierwsze doświadczenie w pracy z tą grupą wiekową. Muszę powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolony, dobrze mi się pracuje, ale zdaję sobie sprawę, że mój obraz świata, moje postrzeganie świata troszeczkę różni się od tego, co panie mogą oczekiwać czy widzieć. Dlatego też część tego, co zrobimy, jakby wyjdzie w praniu, wyłoni się podczas realizacji tego szkolenia. Jak zgodnie podkreślali seniorzy biorący udział w projekcie, szkolenie było dla nich wspaniałą przygodą z komputerem i internetem. Bez wątpienia istnieje ogromna potrzeba rozwoju osób starszych w kierunku nowych technologii informacyjnych, a także aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Beneficjenci projektu z satysfakcją stwierdzili, że ta niezwykle wartościowa forma aktywizacji seniorów jest coraz bardziej doceniana i propagowana.